Polska i Litwa przeżywały niezwykle intensywny rozwój. Będąc jednymi z największych państw Europy, przechodziły wielkie przemiany wyznaczane przez renesansowy humanizm i reformację. W roku 1569 oba kraje połączyła Unia Realna. Na obszarze blisko miliona kilometrów kwadratowych zamieszkiwało około 11 milionów mieszkańców, którzy tworzyli prawdziwy konglomerat narodów i religii. Intensywnie rozwijał się handel. Rosła potęga militarna i ekonomiczna, kwitła sztuka, a królestwo lśniło potęgą i bogactwem. W Krakowie, stolicy mocarstwa Jagiellonów i jednym z najważniejszych miast Europy, tętniło życie. Tu przybywały poselstwa z całego świata. Tu rodziła się wielka polityka i podejmowane były najważniejsze decyzje. Tu mieściły się centralne urzędy państwowe, skarbiec koronny i królewska kancelaria, w której pracowali przyszli kanclerze, biskupi, prymasowie, poeci i uczeni, a wśród nich Jan Kochanowski, wielki orędownik języka ojczystego. Postępujący wzrost świadomości i tożsamości narodowej sprawił, że po polsku zaczęto pisać utwory literackie. Szczególną rolę odegrał Mikołaj Rej, nazywany ojcem literatury polskiej. W ojczystym języku zaczęto sporządzać niektóre oficjalne dokumenty, a nawet ogłaszać wyroki sądowe. Wynalezienie przez Gutenberga czcionki drukarskiej znacząco przyspieszyło upowszechnienie słowa pisanego. W Krakowie już u schyłku XV wieku zaczęły powstawać pierwsze drukarnie. Oprócz ksiąg religijnych, literatury klasycznej oraz dzieł ówczesnych mistrzów nauki, drukowano również folklorne kalendarze. Tu wydano pierwszą książkę po polsku, Raj Duszny, Biernata z Lubiny. Pierwszy katolicki przykład Pisma Świętego na rodzimy język, pierwszy podręcznik gramatyki ojczystej oraz pierwszą polskojęzyczną książkę kucharską, przetłumaczoną z języka czeskiego, Kuchmistrzostwo Pawła Sewera. Człowiek renesansu był odkrywcą. Badał nieznane lądy i kultury, a swoje spostrzeżenia opierał zdobytymi informacjami, a nie jak dotychczas mitami, opowieściami i legendami. W eksploracji świata pomagała rozwijająca dzięki nowym technikom drukarskim kartografia, oparta głównie o mapy żeglarskie, tak zwane portolany. Rosło też znaczenie i potęga wiedzy. Wykształcenie stało się prawdziwymi wrotami do kultury europejskiej. By je zdobyć, często podróżowano za granicę, przeważnie na uniwersytety włoskie i niemieckie, gdzie stykano się z zupełnie nowym spojrzeniem na przyrodę, człowieka i sztukę. Działalność rozwijała Akademia Krakowska, kształcąc dzięki utalentowanym wykładowcom przyszłych teologów, astrologów, prawników i medyków. Naukowy i intelektualny ferment Złotego Wieku zrodził wielu ponadprzeciętnych naukowców, w tym najwybitniejszego polskiego uczonego doby odrodzenia, astronoma Mikołaja Kopernika, twórcę przełomowej teorii heliocentrycznej. Kopernik był wszechstronnie wykształcony. Był praktykującym lekarzem, doktorem prawa kanonicznego. Zajmował się również strategią wojskową i kaligrafią. Jako ekonomista stworzył zasady funkcjonowania monety w obiegu, które położyły podwaliny pod działające także dzisiaj prawo Kopernika Grysza. Czasy ostatnich Jagiellonów cechowały się rozkwitem sztuki. Pod pędzlem tworzących w Krakowie artystów takich jak Michael Lanch, Hans Dieder czy Stanisław Samostrzelnik rozwijało się malarstwo tablicowe, ścienne i miniaturowe. A obok tematyki religijnej pojawiły się motywy świeckie. Podejmowano wątki mitologiczne i historyczne, tworzono obrazy batalistyczne. Rozwijała się sztuka portretowa. Utrwalano wizerunki królów, biskupów, szlachty, uczonych, a także mieszczan. Artystyczny mecenat królewski przyciągnął do Krakowa wielu wybitnych twórców. Do Polski ściągali artyści z różnych stron Europy. Malarze głównie z krajów niemieckich, z Włoch architekci i rzeźbiarze. Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berecci, Giovanni Maria Paduano, sam Tinkowicz. Zawdzięczamy im liczne budowle, nagrobki, ołtarze.
Najwyższe osiągnięcie stanowi mauzoleum Zygmunta I przy Katedrze Krakowskiej. Prawdziwe arcydzieło włoskiego renesansu w Europie Zaalpejskiej. Przepełnione wątkami zaczerpniętymi z Biblii, mitologii, astrologii, w planie symbolicznym nowa świątynia jerozolimska, wzniesiona przez polskiego władcę kreującego się do nowego Salomona. Znaczące osiągnięcia na polu mecenatu artystycznego można przypisać także możnowładcom, szlachcie i duchowieństwu. W tyle nie pozostawał patrycjat wielkich miast. Krakowscy bonerowie zamówili szereg dzieł u norymberskiego mistrza Hansa Zeusa. Gdańszczanie natomiast urządzili wspaniale dwór Artusa rzeźbami i malowidłami ilustrującymi wątki ze średniowiecznych legend, starożytnej historii, mitologii i Starego Testamentu. W okresie Złotego Wieku przemianom uległ nie tylko styl, ale i technika. Stosowany nowoczesny jak na tamte czasy rusztowania, zaś głównym materiałem budowlanym stała się cegła i kamień. Na Wawel wyprowadzono wodociąg, który zaopatrywał wodę łaźnie królewskie. Chętnie sięgano po maszyny oparte na działaniu wielokrążków, dźwigni, klinów i przekładni zębatych, napędzanych kobietami, kabestanami, a niekiedy kubami deptatowymi. Wielokrążków i kołowrotów korbowych użyto m.in. do wciągnięcia na wieżę katedry wawelskiej w 1521 roku najsłynniejszego polskiego dzwonu, dzwonu Zygmunta, którego dźwięk do dziś płynie z wawelskiego wzgórza przy okazji najważniejszych wydarzeń państwa. Przez króla Zygmunta I Włoszki, Bonę Sforcy i przyjazdu jej do Krakowa zaczęły się zaznaczać wpływy kultury włoskiej w sferze mody. Na Wawelu działała nawet pracownia włoskich krawców, szyjąca według najnowszych italskich wzorów. Dwór królewski od dawna wyznaczał trendy w aktualnej modzie, co najwyraźniej było widać w ubiorach szytych dla szlachty i mieszczaństwa. Za wytworne uważano przede wszystkim barwę czarną, białą i różne odcienie szarości, a także zgaszone odcienie barwy zielono-oliwkowej i fiolety. Stroje zachwycały pięknem materii i bogactwem zdobień. W strojach pojawiły się kamienie szlachetne, futra, ozdobne pióra i czapy. Pod wpływem wzorów wschodnich, dodatkiem do męskiego stroju szlachcica, stały się pięknie zdobione szable oraz czekany, pełniące jednocześnie funkcje laski i niezwykle groźnej broni. Nieodłączną częścią stroju kobiecego była biżuteria, naszyjniki, ozdobne zapinki i pierścienie. Przepych wkradł się też do domów zasobniejszych mieszczan. W przestronnych pomieszczeniach finezyjnych kamienic na ścianach wieszano obrazy i kiliny, a podłogi dekorowano drogimi dywanami. Kuchnie zaopatrzone były w naczynia z cyny, srebra i szklane puchary, które sięgano w trakcie chętnie wyprawianych biesiad i uczt. Panowanie Zygmunta I i Zygmunta Augusta zapisało się na kartach historii Polski jako czas prawdziwego rozkwitu, rozwoju i postępu. Czas chwały i ważnych przemian. Tworzenia obrazu świata i własnego w nim miejsca, obrazu własnej przeszłości i osadzenia lokalnej tradycji w kulturze grecko-rzymskiej. Czas urodzaju i nowego spojrzenia na przyrodę, religię oraz budowę struktur polsko-litewskiej i Rzeczpospolitej obojga narodów. Nade wszystko był to czas wolnego wzrostu, gdy polska kultura za sprawą wybitnych humanistów wpisała się złotymi zgłoskami w osiągnięcia europejskiego renesansu. I taki skupiony w soczewce renesansowego jagiellońskiego Wawelu jest właśnie obraz tej wielkiej epoki. Prawdziwie złotego wieku.